Wczoraj w Patio Miejskiego Centrum Kultury odbyło się walne zgromadzenie Stowarzyszenia Aktywni działającego przy Uniwersytecie III. Wieku. Dyrektor Miejskiego Centrum Kultury Katarzyna Michnowska-Małek podziękowała dotychczasowemu zarządowi za działalność. Zadeklarowała, że Miejskie Centrum Kultury w dalszym ciągu będzie wspierać stowarzyszenie w jego działalności. Przedstawiono sprawozdanie finansowe, ustępująca prezes Jadwiga Pochwała przedstawiła, co udało się z pozyskanych środków zrobić w ubiegłym roku, przedstawiła też zamierzenia na rok bieżący. Wczoraj wybrano nowy dwunastosobowy zarząd stowarzyszenia. Nie zaproponowano na razie kandydatury prezesa, zostanie on wybrany ze składu zarządu. Na zgromadzeniu obecna była również koordynator Uniwersytetu Trzeciego Wieku i Stowarzyszenia Magdalena Jakubiak. Obecnie trwają zapisy na drugi semestr Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Rozpocznie się on 1 lutego. Można uczęszczać na zajęcia z języka angielskiego, niemieckiego informatyki, zajęć ruchowych z elementami pilatesu oraz zumby.